Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo, bo będzie o działce i o przygotowaniu się przed budową. Tak wygląda nasza działka przed jakimikolwiek pracami. Pierwsze co, to zrobiliśmy sobie płot. Też się zastanawialiśmy, czy robić docelowy taki, czy niedocelowy. Ale padło na to, że robimy docelowy z tyłu. Od jednego boku się tam sąsiad już ogrodził, więc zostanie jeszcze drugi płot w przyszłości. No a od frontu wiadomo, będzie tutaj siatka leśna. Kolejną rzeczą, jaką chcieliśmy zrobić, to posadzić już rośliny jakiekolwiek, żeby to już coś tam urosło. Przeoraliśmy sobie wzdłuż płotu, żeby zasadzić tuję. Ponad 300 tuj wsadziliśmy. Wiadomo, malutkie, żeby mniejsze koszty tego było, bo tego jest sporo, a żeby już to sobie rosło. Kolejną taką rzeczą to zbudowałem kibelek. Wiadomo, na budowie musi być taki spłyt OSB, łaty, beczka w środku. Taki projekt stworzyłem znowu w programie i też sobie zbudowaliśmy coś takiego. Równo 4 płyty, żeby wyszły OSB. Wiadomo, kiedyś była tańsza ta płyta, więc aż tak nie bolało, budując ten kibelek. I powstał kolejny dylemat, czy budujemy jakiś garaż. Mieliśmy sporo czasu, bo długo załatwialiśmy wszystkie dokumenty związane z pozwoleniami, jeszcze tam z działką wyszły, więc no, zastanawialiśmy się, czy budujemy jakiś garaż taki już prawie docelowy, czy jakąś na razie blaszany postawić, tani mieć z głowy, a też coś przechowywać. Ale padło na to, że budujemy garaż taki prawie docelowy, że będzie go można zmodyfikować trochę. Zrobiłem sobie projekt w programie. Konstrukcja szkieletowa na fundamencie. Wymiary 3,5 na 6 jest wiata i 5,5 na 6 jest garaż. I druga konstrukcja też powstanie taka w późniejszym czasie. Teraz powstało coś takiego. Tutaj z przodu 2,40 wysokości, z tyłu 3,10, więc około tam 7-8 kąt nachylenia dachu. Konstrukcja jest z drewna, drewno KVH, klejone, takie 12 metrów, 12 albo 13 metrów długości były te belki w całości. Chcieliśmy wszystko na budowie. Fundamenty 10 cm betonu, dookoła mamy tu styropian, EPS zwykły, EPS 100 chyba, od spodu też, tak żebym trochę odizolować się od tej ziemi. 4 supy wylane. Przekrój desek to na konstrukcję tutaj ścian to było 5 cm na 10. Belki te grubsze na słupach i gdzieś tam podporowe jeszcze takie to są 10 na 10, a na dachu mamy 18 na 6. I tutaj wiadomo, najpierw pierwsza warstwa to była ta deska podwalinowa układana na folii. Wymiary sobie wszystkie spisaliśmy tutaj z tego programu, także na budowie było tylko cięte, żeby nie było za dużo liczenia, więc fajnie, ten program tutaj się nadaje do tych rzeczy.
Blacha płaska, blachę płaską zamówiłem już na dwa te budyneczki. Są to zrobione w ogóle na zgłoszenie, więc do 35 metrów na każde 500 metrów działki, więc na takie dwa, wiadomo, one nie mogą się łączyć, one będą blisko siebie, jakby będzie tworzyć jedną całość, ale będą dwie ściany. Drugie tutaj mamy 4 na 6, taka jakby no, pomieszczenie gospodarcze na różne rzeczy, i tam 1,5 metra na 6 to jest drewutnia. Zebraliśmy tutaj humus, wyznaczyliśmy sobie względem płotów tutaj wymiary i zaczęliśmy działać. Tak jak mówiłem, folia, styropian, po kolei sobie lecieliśmy. Tu jeszcze taka ciekawostka, przed tym wszystkim w narożniku widzimy, są rurki, i ta jedna niebieska rurka to jest studnia wywiercona na 8 metrów głębokości. Tam już na 2 metrach mamy wodę, więc bardzo fajnie chodzi. Mam teraz podłączony tam hydrofor i możemy sobie podlewać w każdej chwili. Drewno przyjechało. Tak jak widać, piękne deseczki. I zaczęliśmy sobie docinać i przykręcać wszystko. Ściany powstały. Bardzo szybko tą konstrukcję udało się ustawić. Przepusty jeszcze jakieś tam do kabli, tutaj do kanalizacji jeszcze też, bo jeszcze taki odpływ chcieliśmy tutaj zrobić, żeby wiadomo, jakiś śnieg czy coś, jak wjadę mokrym samochodem, to żeby gdzieś mi tam jakaś kałuża duża nie powstała. Wszystko jest owinięte membraną. Na górze wiadomo, łaty jeszcze są i tutaj na brzegach też, żeby do czego było można przykręcić blachę. Deski nie zostały niczym zaimpregnowane. Tak jak przyjechały, to tak je od razu kręciliśmy. Dopiero w późniejszym czasie je zaimpregnuję, te, które widać na zewnątrz. I tu mamy całą konstrukcję. Drzwi takie prowizoryczne na razie. I tu widzimy blachę. No i w przyszłości chcę tutaj ten front zmienić, bramę uchylną zrobić i otynkować cały ten przód. Jak już będziemy robić tą drugą, drugie pomieszczenie, drugą tą szopkę. Tutaj będzie spełniać to funkcję garażu i wiaty na drugi samochód. Koszt takiego, mówię, około 16 tysięcy wydaliśmy na to ze wszystkim, trochę dużo, aczkolwiek no, było warto, bo się przydało naprawdę, żeby materiał przetrzymywać tutaj, żeby nie leżał gdzieś na dworze, to no, jest to bardzo przydatne. 16 tysięcy, no może dużo, wiadomo, że garaż jakiś blaszany za 1,5 tysiąca by się kupiło i też by było dobrze. No ale tutaj mam możliwość, w tej cenie jeszcze jest blacha na drugi garaż, a także blacha podrożała teraz, więc jestem wygrany na tym, że kupiłem wtedy tą blachę i jest już to przewidziane na kolejny ten budyneczek. Nie muszę już nic, tylko drewno i wylewka i będzie można zrobić drugą. Także dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co uważacie, czy warto zainwestować w coś takiego, czy lepiej postawić blaszaka na czas budowy.